Kulinaria. Witam Was serdecznie w Kulinariach. Dzisiaj upiekę dla Was pierniki. Za pieczenie pierników warto zabrać się już zaraz po Andrzejkach, aby dać im czas na to, aby zmiękły. Do naszych pierników będziemy potrzebować następujące składniki. 2,5 szklanki mąki pszennej, pół szklanki miodu, szczyptę soli, jedno jajko, ciemny cukier trzcinowy, jedną łyżeczkę sody, 100 g masła, 2 łyżki przyprawy korzennej i odrobinę imbiru, ciemne kakao, jeżeli nasze ciasto okaże się za jasne, i kilka kropel ekstraktu z wanilii. Przygotowanie masy na pierniczki rozpoczynamy od połączenia na wolnym ogniu miodu z cukrem trzcinowym. Mieszamy je tak długo, aż cukier dokładnie się rozpuści. Dodajemy masło i dalej delikatnie mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Czas wyrobić ciasto. Tradycyjnie na blacie kuchennym łączymy składniki: mąkę z przyprawami korzennymi, jajkiem, szczyptą soli, sodą oczyszczoną i przygotowaną wcześniej masą. Jeśli ciasto się nie klei, można dodać 2 łyżki śmietany. Nie zapomnijcie dodać kilku kropel ekstraktu z wanilii. Ja ciasto przykroiłem na pół, aby było mi łatwiej. Będą 2 wałki. Ciasto wałkujemy na grubość 2-3 mm i zaczynamy wycinanie pierniczków. Pierniczki pieczemy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia lub na macie teflonowej. Pieczemy w temperaturze 180 stopni. Jeśli przyjdzie Wam ochota, możecie zrobić drugą porcję ciasta z dodatkiem kakao. Uzyskacie jaśniejsze i ciemniejsze pierniki. Nasze pierniki są już upieczone, wystudzone, a teraz najfajniejsza część robienia pierników – dekorowanie. Na razie nasze ciasteczka dekoruje bardzo tradycyjnie, więc używam tylko lukru i rozgrzanej czekolady, ale zaraz zobaczycie więcej kolorów. Kuchnię już mam prawie posprzątaną, w domu unosi się aromat świeżo pieczonych pierników, a oto efekt mojej pracy. Pełno kolorów, używam różnych posypek, proponuję, abyście i Wy nie bali się eksperymentować. To jest wspaniała zabawa dla całej rodziny.